się nagrywa. To już się nagrywa. 14 lutego. 14 jest takie święto, jak wiadomo. W wielu krajach po prostu zostało przyjęte. Walentynki, waledrinki. Czy każdy dokładnie wie, na czym polega to święto? Bo ja nie. Ja też nie. Bum. Od koloru do wyboru. Ja piję wino, Paula pije wodę. No i jest super. A więc? Ale czy jeden dzień w roku wystarcza? To znaczy, że raz w roku mamy tylko kochać? Tak. Pozdrawiamy wszystkich zakochanych. Nasze walentynki. Tak. To jest drugie walentynki. Czy mamy bagietkę czosnkową, czyli coś, co przyciągnie na pewno naszą miłość? I śpiewamy przeboje. Z lat 80. i 90. Oczywiście wszystkie są o miłości, ja nie wiem dlaczego. Filmów, w zasadzie w każdym filmie musi mieć wątek miłosny. Każda to jest większość piosenek. No. A co na przykład, jeżeli ja się decyduję być sama? Co będziesz sama? Ty się nie zdecydujesz. Nie, ja się nie zdecyduję. Czym jest miłość? To najpiękniejsze sakrum. Nie traktuj jej jak kontraktu. Koniec. Święto zakochanych powinno być dla, według mnie, każdego dnia. Tylko taka lipa formułka. Za co się kocha człowieka? Wiesz, miłość ja przypostrzegam przede wszystkim jako serial. O mnie, a nie jak miłość. W sumie tam są pokazane różne aspekty miłości. No to takie serialowe. Wiesz, to kiedyś zastanawiałam się, czy człowieka się kocha za coś, czy człowieka kocha się po prostu, bo się kocha. Bo na przykład, ja mi się wydaje, że po prostu się kochasz, jest coś takiego, że kogoś kochasz i po prostu, że nie da się tego wyjaśnić i opisać. Taka, mogę powiedzieć, bo jest miły, no ale to co drugi człowiek jest miły? No. Co drugi? Manik szaleje. Według mnie masz rację. No tak, no. Zdziwię się, jeżeli albo nie kliknęłam, albo już się włączył, bo się skończyła pamięć. Albo się w ogóle... Nagrywa! O Jezus, to ale mnie nie widać. O, już nagrywam. Od kiedy? W sumie jest to święto dla zakochanych. Czy jesteś Magda zakochana? Tak. No to jest to twoje święto. Celebrujmy. Bum. Bum. Nie lubię tego święta. Dlaczego? Jest to wspaniałe święto. Ludzie się cieszą, są nie zakochani. Nie wiem, bo walentynki tutaj kolejne jakieś. Gdybyś była w związku i nie, była, nie. Ty też byś o, Happy Valentine's Day, the first. To jest tak samo jak Święto Znak. No, no, to jest coś w tym stylu. No, czy co? Ludzie się szczycą tym, że idą zapalić znicza i idą na naprawdę raz w roku. No właśnie, bo oni robią coś takiego, że to jest takie... na pokaz. Tak, że raz w roku pójdą i tylko dlatego, bo to jest takie święto, bo to tego wymaga. Tak samo kochają się tylko dlatego, bo jest takie święto? No nie. Właśnie ją kocha, to jest takie... a tak naprawdę jest u nich w związku, że... To jest tak jak Dzień Kobiet. To, że jest Dzień Kobiet, nie znaczy, że następnego dnia nie jesteś kobietą. No właśnie. A drugi dzień co? Idź do garów? Co? Jestem feministką. Ale szczerze, trochę jestem feministką. Ale tak trochę. Ja nie jestem. Tylko, że jest przypisane, że kobieta musi sprzątać, kobieta gotuje i wszystko jest na głowie kobiety. A facet przybije innego gwoździa i koniec. Nie każdy. Nie selekcjonuj. No nie każdy. Nie selekcjonuj? Nie szufladkuj, o! Zboczyłyśmy z tematu. Zważając na to, że jest to dzień właśnie zakochanych, a my nie mamy z kim ich spędzać. No jak to mam z tobą? Tą drugą połówkę, chodzi o tego faceta, mamy który będzie cię głaskał i robił takie coś, chociaż tego nienawidzę. I mówi ci, że jesteś najpiękniejszy na świecie, chociaż to nie jest prawda, bo oczywiście będzie z tobą szedł, a tak naprawdę będzie zaglądał się na inne laski, no bo tak zawsze jest, nie? Nigdy z tobą nie pójdę z moim chłopakiem. I jeśli będę go miała. No spokojnie będziesz. Nie, bądź poważna. Muszę przemyśleć to, co powiem za chwilę. No. Uwaga. Uwaga, Magda, co nie chcesz głębokiego. Nie być niezależna. No. Co mi po tej miłości? Nic. Ale kurde. Co w tym jest takiego wspaniałego, że aż tak do tego się dąży? Za 2 lata to bym miała męża, dzieci i... Za 2 lata? Kiedyś były inne czasy. To jest fakt. Kiedyś się ludzie bardziej szanowali, kiedyś było coś właśnie takiego głębszego, a teraz to jest, wydaje mi się, już takie na pokaz też. Czas na podsumowanie. Walentynki to dzień zakochanych, w romantycznych jakichś tam obstawach, obiadach i tym podobne. A my, jak to my, będąc jak zwykle same, spędzamy je razem, robiąc
Loki. Bo to przecież logiczne. Komu oni to... I po co to komu? Macie się plącze język z tej miłości?